Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie, znów gościnnie na portalu Strategy and Future, cykl Konspiracja Wyobraźni. No i znów wojenna rzeczywistość tak bardzo nas goni, że trochę trudno pozwolić sobie na jakieś bardziej ogólne rozważania. Ze mną jest Marek Budzisz, dzień dobry. Dzień dobry. Powiem dla porządku, bo rzeczywistość zmienia się ciągle, że jest 28 października, rozmawiamy w piątek rano, wczoraj Władimir Putin dorocznie przemawiał na spotkaniu tak zwanego klubu wałdajskiego, ale na razie nie będziemy zaczynać od rozważania tej przyciężkiej nieco retoryki, tylko zaczniemy od nieco innych wydarzeń. Ten tydzień to również było międzynarodowe spotkanie na początku dotyczące odbudowy Ukrainy. Jakoś nasi niemieccy partnerzy bardzo chętnie się tym zajęli. Pytanie tylko, czy będzie co odbudowywać po tej wojnie, bo zdaje się, że w tej chwili sytuacja państwa ukraińskiego, także wskutek aktualnej taktyki Rosji, jest, jeśli chodzi o funkcjonowanie całości, jednak dosyć krytyczna. No, wojna się jeszcze nie skończyła, w związku z tym tu niestety ten obraz może ulec, czy będzie zapewne ulegał pogorszeniu. To zresztą ta konferencja była nie pierwszą konferencją związaną z planami odbudowy już powojennej rzeczywistości Ukrainy, bo wcześniej była taka konferencja organizowana przez władze Polski i Szwecji. Była też konferencja w Lugano organizowana przez Ukrainę. I w związku z tym no, mamy do czynienia z pewnym cyklem narad, czy debat, czy dyskusji na ten temat. Dlaczego to jest istotne? No przede wszystkim ze względu na skalę tychże zniszczeń. Różne są szacunki, ale te ostatnie mówią, że to jest zniszczenia, jeśli chodzi o infrastrukturę i całą substancję przemysłową Ukrainy, to są kwoty zbliżone do 650-750 miliardów dolarów. Strona ukraińska w czasie konferencji w Lugano przedstawiała własne szacunki mówiące o tym, że żeby odbudować potencjał Ukrainy, ale nie tylko, bo oni też do tego dodawali konieczność budowy alternatywnych kanałów komunikacyjnych, niezbędnych w sytuacji jakby możliwej blokady morskiej. To jest ta nauka, którą oni wyciągnęli już w związku z wojną, oraz dodawali do tego koszty związane z odbudową potencjału wojskowego Ukrainy, bo to jest jakby priorytet numer jeden w myśleniu ukraińskich elit już w tej powojennej rzeczywistości. I im wychodziły kwoty gigantyczne, powyżej biliona dolarów. Takich pieniędzy, to trzeba powiedzieć otwarcie, mówił o tym niedawno jeden z przedstawicieli Banku Światowego, nie ma żadna instytucja międzynarodowa o charakterze publicznym, czyli takie właśnie jak Bank Światowy, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Bank Odbudowy i Rozwoju. Więc nawet gdyby wszystkie te instytucje, które są kontrolowane w jakiś sposób przez świat kolektywnego Zachodu, zdecydowały się partycypować, to i tak środków na odbudowę Ukrainy nie wystarczy. A w związku z tym jest konieczne pobudzenie inwestycji prywatnych, bo w przeciwnym razie Ukraina nie zostanie odbudowana, albo przynajmniej zostanie odbudowana w sposób niewystarczający. Jaki jest dzisiejszy stan państwa ukraińskiego? Bo o tym też warto powiedzieć. Szacuje się, że w tym roku PKB skurczy się od 30 do 35%. Co oznacza, że Ukraina, która no, nie była najbogatszym państwem w Europie przecież, w zeszłym roku osiągnęła 200 miliardów dolarów PKB. Nie, czyli z grubsza rzecz biorąc trochę więcej niż 3 razy mniejsze niż Polski przy porównywalnej liczbie ludności. No dzisiaj ma PKB no, zredukowane gdzieś, no myślę o, no właśnie, gdyby przyjąć 30%, no to jest poziom 140-130 kilku miliardów dolarów. No to jest skala
wpływu wojny na organizm gospodarczy. No a za tym idą wszystkie inne zjawiska. Dramatyczny wzrost długu publicznego. W tym roku zadłużenie Ukrainy przekroczy 100 miliardów, 100%, przepraszam, PKB. I ten dług, tak wynika przynajmniej z projektu budżetu przyszłorocznego Ukrainy, dojdzie gdzieś do końca przyszłego roku do poziomu gdzieś około 130% PKB. Pamiętajmy o tym, że Ukraina musiała wynegocjować z wierzycielami odłożenie terminów spłaty obecnych zobowiązań, bo nie jest w stanie ich regulować. W sensie faktycznym Ukraina dzisiaj jest bankrutem, jest państwem, które nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań i taki rating kredytowy ma też u wszystkich agencji międzynarodowych. No a to oznacza, że perspektywa ściągnięcia prywatnych inwestycji, to o dużej skali, jest dzisiaj bardzo mało prawdopodobna, a jeśli wojna się zakończy, no to w dużej mierze będzie zależała od tego, jakim rezultatem, to znaczy jak trwały będzie system pokojowy. No, w związku z tym ta sytuacja dziś jest dość dramatyczna. No, z tym się wiąże oczywiście migracja znaczącej liczby ludności, z tym się wiąże też szacowany na gdzieś około 30% poziom bezrobocia, spadek płac realnych, różnie oceniany od 50 nawet do procent, nawet są głosy mówiące, że wyżej, że te płace realne uległy obcięciu o połowę w porównaniu z sytuacją przed wojny. Mamy do czynienia z dewaluacją hrywny, spadkiem wartości, no bo potrzeby budżetowe są w sporej części pokrywane drukiem pieniędzy po prostu i zwyczajnie i to wpływa na tą stabilność makroekonomiczną. Taki jest dzisiejszy obraz gospodarki Ukrainy i to jest wielkie wyzwanie i dla Ukrainy, i dla sąsiadów, i w ogóle dla całej Europy, bo jeżeli tego się nie odwróci, no to Ukraina będzie takim państwem po prostu zniszczonym w wyniku rosyjskiej agresji. No właśnie, zwłaszcza, że ten ostatni obraz działań wojennych mógłby sugerować, że Rosja uznała, że skoro nie zdobędzie całej Ukrainy, to przynajmniej zniszczy ją jak tylko się da, więc rozumiem, że te likwidowanie infrastruktury krytycznej to nie jest tylko aktualna potrzeba wojenna, ale też tak trochę na działanie rosyjskie na przyszłość. Ale mam inne pytanie w związku z tą odbudową. Czy skutek nie będzie taki, że skoro Ukraina już jest bankrutem i po tej wojnie będzie tym bardziej bankrutem, to nawet jeżeli przetrwa, to po prostu ta masa zbankrutowana zostanie przejęta za bezcen przez tych, którzy będą mogli najwięcej wyłożyć na odbudowę? No, krótko mówiąc, zamiast jakichś naszych snów o odbudowie tutaj jakiejś formy środkowo- i wschodnioeuropejskiej wspólnoty, będzie po prostu zniszczona państwowość przejęta za bezcen przez najbogatszych graczy. No i stąd być może pewna rezerwa naszych zachodnich partnerów z przekazywaniem tych już legendarnych czołgów wynika z tego, że środki przydadzą się później. Wydaje mi się, że takie zjawisko niekoniecznie musi nastąpić, dlatego że żeby ktokolwiek był w stanie ten organizm gospodarczy ukraiński przejąć za bezcen, to musi być zgoda samych Ukraińców, państwa ukraińskiego na tego rodzaju działanie. Oczywiście mamy też do czynienia z tak zwanymi obiektywnymi okolicznościami, czyli że po prostu nie ma innej opcji wyboru. Ale to jak ja obserwuję stan nastrojów ukraińskiej opinii publicznej, to raczej wskazywałoby na to, że oni uważają, iż Ukraina musi się zmienić po wojnie, musi być innym państwem, musi odejść od tego modelu oligarchicznego, który okazał się no, po prostu niekorzystny z punktu widzenia perspektyw rozwojowych, ale też przygotowania do wojny, bo o tym też trzeba powiedzieć, że Ukraina była relatywnie słabo przygotowana do wojny. Tak się przynajmniej tam dzisiaj uważa, że mogła być lepiej przygotowana. A w związku z tym, jeśli Ukraińcy i władze ukraińskie mówią, że przyszłością
jest taki system obrony powszechnej, wzorowany trochę na Izraelu. Silna armia, nowoczesna, funkcjonująca w standardach NATO, licząca sobie z grubsza rzecz biorąc 300 tysięcy żołnierzy pod bronią, no to to oznacza, że ten czynnik będzie w jakimś znaczącym stopniu porządkował życie wewnętrzne Ukrainy. Wojna ma ponadto, taki bym powiedział, wyzwala taki mechanizm demokratyzacji, dlatego że jeżeli i ta dzisiejsza wojna dość zasadniczo różni się od wydarzeń roku 2014 i no przede wszystkim 14. Pamiętajmy, że w roku 2014 po rewolucji godności to oligarchowie mobilizowali, nazwijmy to umownie, prywatne armie, które jakby gwarantowały utrzymanie kontroli państwa ukraińskiego nad danymi obszarami. No tak na przykład było w Charkowie. Z tym się też wiąże wzrost pozycji Kołomojskiego, który tego rodzaju działania prowadził. Ta wojna ma inny charakter. Tu mamy do czynienia z oporem o charakterze powszechnym, no i też z wyraźnie artykułowanymi oczekiwaniami ze strony ukraińskiej opinii publicznej, że ta nowa Ukraina będzie już nieoligarchiczna i nie będzie też w takim stopniu przeżarta korupcją. Z tym korespondują zamysły rządu Szmyhala, czy w ogóle ekipy Zełenskiego, bo oni uważają, ja nie oceniam, na ile to jest realistyczne, tylko prezentuję pewien pomysł na tą Ukrainę przyszłości. Oni uważają, że żeby w ogóle mówić o odbudowie Ukrainy i żeby w ogóle myśleć o ściągnięciu kapitału prywatnego na Ukrainę, to Ukraina musi stać się takim wolnorynkowym Eldorado. Czy musi stać się państwem szybko odbudowującym i rozwijającym się, gdzie marże realizowane przez inwestorów będą większe, a w związku z tym te rozmaitego rodzaju bariery administracyjne czy prawne w funkcjonowaniu biznesu po prostu muszą być zniesione. I oni zaprezentowali taki dość ambitny program zarówno prywatyzacji powszechnej, jak i znoszenia wszystkich właściwie barier administracyjnych. Z grubsza można to określić mianem takiego programu wolnorynkowej rewolucji. Czy oni będą w stanie to wdrożyć, to jest osobne zagadnienie. Ja mówię o pewnym myśleniu na ten temat, bo Ukraina do tej pory, ta Ukraina, która nam się kojarzy z oligarchią, no ona była w sporej części oparta właśnie na funkcjonowaniu układów i układzików na różnym poziomie, ale żeby takie układy i układziki mogły funkcjonować i dźwignia polityczna, żeby mogła być wykorzystywana, no muszą istnieć bariery administracyjno-prawne, też i w zakresie dystrybucji własności. No bo w przeciwnym razie nie ma potrzeby wykorzystywać tych nieformalnych powiązań. W związku z tym to też jest pomysł na odejście od oligarchizacji. No i to jest tego rodzaju myślenie. Ja rozumiem, że też jest tak, że wojna zawsze też powoduje pewną demokratyzację i wojna wytwarza też nowe elity. Ci ludzie, którzy wrócą z wojny, będą mieć poczucie, że to jest ich państwo, które obronili i będą chcieli mieć wpływ na kształt tego państwa. Ale porozmawiajmy przez chwilę To o roli też, Polski. jeszcze wejdę panu w słowo, Tak. to też jest oczywiście pewne ryzyko, również z naszej perspektywy, no bo dzisiaj pod bronią na Ukrainie jest z grubsza licząc około miliona osób. No i to zawsze jest problem w każdym państwie z jakby z wejściem tych ludzi z powrotem do życia cywilnego. Dlatego, że oni choćby z powodu takiego mechanizmu, o którym pan mówił, no będą uważali, że są pewną szczególną grupą, która zasłużyła się własnemu państwu. I niezdolność albo problemy z absorpcją tych ludzi do normalnego życia, one będą miały, bo to jest też psychologicznie olbrzymi ciężar i każdy musi sobie z tym radzić. To zresztą
Wiele o tym się mówiło w Stanach Zjednoczonych i nadal mówi w związku z polityką wobec weteranów, więc Ukraina też to czeka. Państwo ukraińskie w tym obszarze musi być sprawne, bo w przeciwnym razie to może być mechanizm, który będzie destabilizował sytuację. Bo ci ludzie są przekonani o własnej roli, o własnym znaczeniu, o własnym wkładzie w wolność kraju i bardzo szybko mogą stać się siłą polityczną, która będzie chciała jakby odcisnąć swoje piętno na ukraińskim tym krajobrazie wyborczym. No to w związku z tym to też jest kolejny duży problem, o którym myślę, że już teraz trzeba zacząć mówić i do którego trzeba się przygotowywać. Jakiś taki syndrom pierwszej brygady. Dobrze, ale wróćmy do tutaj naszej roli w tej ewentualnej odbudowie. Kiedy była ta konferencja w Lugano, tam został zaproponowany jakiś taki podział, że tak powiem, odpowiedzialności poszczególnych krajów za poszczególne regiony Ukrainy. No tam wtedy na przykład Niemcy okazało się, że mają być odpowiedzialni za Czernichów. To zdaje się teraz nawet przy okazji wizyty prezydenta Steinmeiera, który wreszcie do tego Kijowa dojechał, też zostało potwierdzone. Polska dostała któryś z tych regionów, co do których w ogóle nie wiadomo, czy wejdzie jeszcze w skład państwa ukraińskiego. W tej części wśród naszych komentatorów nie do końca, mówiąc tak delikatnie, życzliwych obecnej polityce pojawiło się takie stwierdzenie, jak zwykle dostaliśmy gruszki na wierzbie. Ja akurat nie jestem co do tego przekonany, ale czy tutaj coś na ten temat mógł pan powiedzieć? Znaczy, po pierwsze, na Ukrainie te wyniki tej konferencji w Lugano zostały odczytane jako w gruncie rzeczy niepowodzenie, bo deklaracje państw, które uczestniczyły w tym spotkaniu, no, w sposób znaczący odbiegały od tych oczekiwań strony ukraińskiej, a nawet w związku z tym, tam były i nadal są na Ukrainie spekulacje, czy rząd Szmyhala utrzyma się, bo to on był odpowiedzialny za jakby ten obszar. I to jest jakby pierwszy element. To znaczy, trudno mówić o jakichś, umownie to nazwijmy, przydziałach obszarów, jeżeli jakby ta zespolona wola państw zaangażowanych w odbudowę nie odpowiada skali wyzwań czy skali zniszczeń. No, konferencja Lugano miała miejsce, ja dobrze pamiętam, w czerwcu. Mamy zaraz listopad, to jeszcze uległo pogorszeniu. W związku z tym to tu jest pierwszy podstawowy problem. Tych pieniędzy nie ma, a z pewnością nie ma takich kwot, o których mówią przedstawiciele rządu ukraińskiego. Drugi element, równie istotny, no nie ma też systemu bezpieczeństwa. Znaczy, to nie tylko chodzi nie tylko o to, że wojna się jeszcze nie skończyła. W związku z tym te rozważania, czy Donbas wejdzie w skład Ukrainy, czy nie wejdzie, no, są ciekawe, tylko że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy wejdzie, czy nie wejdzie, bo nie wiemy ani kiedy wojna się skończy, ani jakim rezultatem. Deklaracje władz ukraińskich są w tym zakresie czytelne i jasne, a mianowicie oni mówią o odbudowie suwerenności państwowej nad wszystkimi obszarami wchodzącymi tytularnie w skład państwa ukraińskiego, w tym i nad Donbasem i Krymem, oczywiście. No, w związku z tym, gdyby przyjąć tego rodzaju zapewnienia za pewien program polityczny, zakładając, że on zostanie zrealizowany, no to musimy pamiętać, że Donbas to było centrum przemysłowe Ukrainy. Dzisiaj zdaje się w znaczącej, ale w większej części zniszczone. Zniszczone nie tylko jeśli chodzi o pewną substancję materialną, ale przede wszystkim zniszczone jeśli chodzi o ludzi, którzy w tym Donbasie mieszkali. No bo też możliwość jakby wyzyskania tego kapitału ludzkiego, który był zlokalizowany, jest jednym z powodów, dla którego podejmowane są decyzje o lokalizacji inwestycji w tym, a nie w innym miejscu. W związku z tym pod znakiem zapytania w ogóle stoi perspektywa odbudowania Donbasu jako ośrodka przemysłowego, gdyby się okazało,
że te strumienie migracyjne z jednej strony do Rosji, a z drugiej strony na Ukrainę Zachodnią albo w ogóle na zachód Europy są nieodwracalne. No to jest pierwszy podstawowy problem. Ludzie muszą chcieć wrócić. No i tu jest pytanie, jak wyglądają zamysły rządu w Kijowie? No bo jeżeli zamysłem jest odbudowa gospodarczego znaczenia Donbasu, no to musi to oznaczać odbudowę miast i całej infrastruktury komunikacyjnej tego regionu w porównywalnej skali, jak to było przed wojną, a to by, gdyby literalnie brać tę deklarację, oznaczało, że Polska miałaby dostać największy fragment tego tak zwanego tortu. To jest złe oczywiście porównanie, no ale tak to wygląda. Ale proszę zwrócić uwagę, na ilu założeniach ten wywód jest oparty, znaczy, na założeniu dotyczącego wyniku wojny, na założeniu dotyczącym planów odbudowy tego regionu, strumieni migracyjnych. No, to jest wszystko dzisiaj dość nieprecyzyjne i niejasne. W związku z tym ja bym w ogóle do tego nie przywiązywał wielkiej wagi. Myślę, że to będzie zapewne jakaś formuła pośrednia. To, na czym nam powinno zależeć, i mówię o tym już od dawna, to nie na tym, żeby rywalizować kapitałowo z państwami znacznie od nas bogatszymi, bo tej rywalizacji nie wygramy, to nie miejmy złudzeń. Ale to, żeby to Polacy, wykorzystując pewną bliskość kulturową, ale również bliskość polityczną, byli tymi przewodnikami, tak to określmy, tymi, którzy będą organizowali konsorcja, będą organizowali pewien system, czy współorganizowali system wejścia kapitału zagranicznego, w tym i prywatnego, na Ukrainę, po to, żeby on jakby służył odbudowie Ukrainy. To jest, w skrócie mówiąc, propozycja zmierzająca do wykorzystania pewnej dźwigni politycznej, która dzisiaj wydaje się funkcjonować w związku z bliskością władz w Warszawie i Kijowie i zaangażowaniem Polski w pomoc dla Ukrainy oraz wspólną i bardzo zbliżoną oceną sytuacji bezpieczeństwa, czyli mamy szansę tutaj uzyskać pewnego rodzaju przewagi w relacjach, i chodzi o to, żeby te przewagi wykorzystać. No po to, żeby to za pośrednictwem Polski i polskiego kapitału mobilizować inwestycje z Europy Zachodniej. Jako tych, którzy lepiej znają realia, są tam lepiej przyjmowani, są skłonni do szybszego działania, bo to zawsze tak jest. Duże koncerny nie wchodzą od razu i nie angażują się od razu. Często jakby to właśnie w ten sposób wygląda, że są pionierzy, którzy wchodzą pierwsi, torują rynek, mają tam pewne już możliwości, ale brakuje im siły, przede wszystkim siły kapitałowej. Oni mają oczywiście większe stopy zwrotu, ale też je akceptują większe ryzyko, bo na tym polega działanie pionierskie. Potem przychodzą ci duzi, którzy nie akceptują tak wielkiego ryzyka, ale mają oczywiście gigantyczne kapitały, w związku z tym dla nich stopa zwrotu na kapitale nie musi być tak duża jak w przypadku tych pierwszych. I to warto, żebyśmy my byli tymi pierwszymi, oczywiście minimalizując ryzyko, bo pionier też, skoro akceptuje większe ryzyko, to i często traci na tym, co robi. No, taka też jest natura tejże działalności. A w związku z tym my powinniśmy wykorzystać opiekę państwa naszego, i to jest jakby pierwszy problem, że tej opieki póki co nie ma. Powinniśmy wykorzystywać pewne dźwignie systemowe i polityczne i je budować. To jest jakby drugi krok, który powinniśmy zacząć robić. Wydaje mi się, że tutaj klimat po stronie ukraińskiej może być do tego przychylny. I po trzecie, już po zbudowaniu tych dwóch pierwszych elementów musimy, że tak powiem, wykorzystać naszą pozycję po to, żeby budować większe konfiguracje. Ja tak widzę perspektywę polskiego wejścia. Wydaje mi się, że nasz rząd ma nieco odmienne spojrzenie.
I naszemu rządowi wydaje się, że jak zatrudni firmy kontrolowane przez kapitał państwowy, to będzie właśnie budowanie naszej pozycji. Ja mam co do tego pewne obawy, choć w niektórych obszarach rzeczywiście tak to powinno być. No, na przykład jakiś czas temu mówiło się na Ukrainie, że największy bank komercyjny, czyli Privat Bank, który został przejęty przez państwo, będzie prywatyzowany. No to z punktu widzenia budowy pewnej infrastruktury do działalności gospodarczej, gdyby jeden z polskich banków kupił tenże Bank Ukrainy, no to jest właśnie to, co powinno być zrobione, bo mamy oczywiste synergie związane z tym, że miliony obywateli Ukrainy przebywa w Polsce i wysyła pieniądze na Ukrainę. W związku z tym jeden system finansowy tylko by wsparł tę działalność. No ale jednocześnie ten bank jest nie tylko największym bankiem detalicznym, ale jest również gigantycznym bankiem, który udziela kredytów dla sektora, dla biznesu. W związku z tym kontrola nad jakby polityką kredytową czy wpływ na politykę kredytową znaczącego gracza na ukraińskim rynku, no też może obiektywnie rzecz biorąc wzmacniać pozycję naszych przedsiębiorców. No to jest jasne i nie trzeba tego tłumaczyć. No, moim zdaniem trzeba te dwa obszary połączyć. To już ma miejsce, bo na szczęście Polacy są aktywni, strona ukraińska też aktywnie szuka różnych rozwiązań i to się dzieje, tylko że to powinno być wsparte przez taką planową działalność państwa polskiego. Ja mam wrażenie, że te dwie ścieżki trochę są odseparowane, czy osobno sobie działają instytucje kontrolowane przez państwo, a osobne drogi wytycza kapitał prywatny. To wydaje się nie najlepszym rozwiązaniem. No właśnie, bardzo dużo tutaj założeń, co powinno zostać zrobione. Pewnie będziemy wracać często do tych spraw, a teraz bym chciał, żebyśmy trochę na koniec rozmowy zajęli się tym szerszym planem politycznym, bo rozumiem, że cały czas równolegle do działań wojennych jednak trwają w różnych istotnych miejscach tego świata refleksje na temat tego, jak ma wyglądać ład powojenny. Jak właściwie to, co może się wydarzyć i co powinno się wydarzyć w oczach naszych największych sojuszników, jak Amerykanie wyobrażają sobie potencjalny ład powojenny. No właśnie, problem polega na tym, że póki co jeszcze mamy niewiele przesłanek, żeby być w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. No, No bo dobrze, ale zacznijmy od. pytanie o cele, to inaczej, to pytanie o cele wojny w takim razie. No bo wyobrażamy sobie, jakie są cele wojny Ukrainy, a jakie właściwie są cele wojny Ameryki? Te cele wojny Ameryki są też nie do końca zdefiniowane. Na tym polega kłopot, bo one są, tak jak ja je odczytuję, bo to oczywiście z tych dokumentów strategicznych wyłaniają się różne pewnie obrazy i to trochę zależy od tego, kto je czyta. Ameryka generalnie rzecz biorąc, przynajmniej w tej strategii bezpieczeństwa narodowego, określiła swoją politykę jako taką politykę, ja określam ją mianem sekwencjonowania. Czyli mamy strategicznego rywala, którym są Chiny, ale ta rywalizacja jest nieco oddalona w czasie i Ameryka musi się w związku z tym przygotować na starcie z Chinami. To starcie z Chinami sytuowane jest z grubsza rzecz biorąc gdzieś około roku 2030. Ale tutaj nie zakłada się, że ono będzie miało koniecznie wymiar militarny, chociaż nie można tego oczywiście wykluczyć. To prawdopodobieństwo wojny jest coraz większe, dlatego że Ameryka uważa, że jeśli jej się wcześniej uda osiągnąć swoje podstawowe cele, czyli znacznie wzmocnić organizm amerykańskiej gospodarki, a w związku z tym też i potencjał wojskowy, to być może ten scenariusz starcia militarnego nie będzie miał miejsca. No bo to jest element skutecznej polityki odstraszania. Im jesteśmy silniejsi, tym potencjalni rywale, tym jakby dwa razy się zastanawiają, zanim wykonają jakiś ruch. Obecny konflikt na Ukrainie jest traktowany po pierwsze przez Amerykę jako taka lekcja dla Chin, iż nawet państwo uznawane przed wojną za takie, które posiada drugą armię świata,
niekoniecznie da sobie rada. W związku z tym to przekonanie chińskie o ich rosnących możliwościach, no, w ten sposób zostaje nadwątlone. Po drugie, jako lekcja dla państw azjatyckich, że Ameryka jakby nie odeszła od polityki pewnego strategicznego porzucenia, w związku z tym jest wiarygodnym aliantem i można zbudować antychiński sojusz w oparciu o Amerykę. No i jest wreszcie polityką osłabienia Rosji, która jest postrzegana jako główny sojusznik strategiczny i zaplecze gospodarcze dla Chin. To są te trzy cele, z których wynika, mówiąc w pewnym uproszczeniu, że im dłużej trwa ta wojna, im Rosjanie bardziej się wykrwawiają gospodarczo i we wszystkich innych obszarach, tym z perspektywy amerykańskiej lepiej. Oczywiście w tej strategii bezpieczeństwa są też określone cele związane z, no chociażby ze skróceniem i zmianą lokalizacji tego, co określa się mianem łańcuchy zaopatrzenia. Tam mówi się wprost o tym, że globalizacja tak, i ona musi być utrzymana, i wolny handel również, ale pod warunkiem, że działa to na korzyść amerykańskiej gospodarki. Wolny handel traktowany jako sztuka dla sztuki nie budzi już takiego zainteresowania Stanów Zjednoczonych, bo oni też się nauczyli, że globalizacja i wejście Chin do Światowej Organizacji Handlu, no, w perspektywie strategicznej, a nie rachunku kosztów, w perspektywie strategicznej okazało się krokiem niekorzystnym dla Ameryki. A w związku z tym tam jest myślenie o tym, że Ameryka powinna odwrócić te relacje. No i to już rodzi napięcia między Europą a Stanami Zjednoczonymi i będzie rodzić takie napięcia w przyszłości. No te deklaracje Scholza i Macrona nawet o jakiejś wojnie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi są tego świadectwem. No tym bardziej, że to uderza w interes przede wszystkim gospodarki niemieckiej, silnie związanej z Chinami. W związku z tym, jeśli Ameryka wymusza, czy chce wymuszać skrócenie łańcuchów kooperacyjnych i izolowanie do pewnego stopnia, na ile to się uda, Chin, no to uderza w gospodarkę niemiecką. Trudno oczekiwać, żeby Niemcy patrzyli na to z entuzjazmem. To będzie rodziło pewne napięcia, ale tutaj mamy z opisem pewnej polityki, która w gruncie rzeczy nie definiuje celów, czy nie opisuje tego porządku globalnego, jak on powinien wyglądać w przyszłości, ani nie opisuje też porządku regionalnego. Znaczy ona opisuje interesy amerykańskie i generalny cel związany z rywalizacją z Chinami, no ale już na przykład, kiedy pojawia się kwestia systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej, to tutaj już nie mamy odpowiedzi. Czy znaczy mamy pewną propozycję sformułowaną w Kijowie. Mam tutaj na myśli ten raport Jermaka i Rasmussena, w którego przygotowaniu zresztą też uczestniczyli specjaliści z Polski, to przecież wiadomo, który prezentuje wizję, że Ukraina, po pierwsze, jakby nie rezygnując ze swojego wejścia do NATO, no musi się liczyć z realiami, to znaczy musi się liczyć z faktem, że no ten proces wejścia, zważywszy na konsensualny tryb podejmowania decyzji, może być wydłużony w czasie. Jak długi to będzie czas, nie wiadomo, czy to będzie 5 lat, czy to będą 3 lata, czy to może będzie 15 lat, no ale z pewnością istnieje taki okres od zakończenia wojny do wejścia Ukrainy do NATO, czyli do objęcia Ukrainy tymi kolektywnymi gwarancjami bezpieczeństwa. I w tym okresie przejściowym trzeba zbudować jakiś system bezpieczeństwa. Jermak i Rasmussen zaproponowali umowy dwustronne z tymi państwami, które będą chciały tego, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, z Polską, z Turcją, z Wielką Brytanią, no z sąsiadami o znaczącym potencjale wojskowym, bo tu o to chodzi. I te umowy w zamyśle autorów tej propozycji
powinny mieć charakter w gruncie rzeczy takich traktatów strategicznych, wiążących też obie strony, jeśli chodzi o wspólną politykę zagraniczną, no ale też wspólne reagowanie na wypadek wojny. No, mówiąc w pewnym skrócie, tak to sobie przynajmniej wyobraża strona ukraińska. Gdyby Polska z Ukrainą zawarła tego rodzaju umowę, no to na wypadek kolejnej agresji rosyjskiej, my powinniśmy przyjść Ukrainie z pomocą. Charakter tej pomocy pewnie musiałby być określony, ale i też analogicznie, gdyby to Polska podlegała atakowi, wojska ukraińskie z tą pomocą powinny by przyjść. To jest pewna wizja okresu przejściowego. Ona jeszcze została uzupełniona przez te propozycje Oleksieja Reznikowa, ministra obrony Ukrainy, bo on mianowicie taki sformułował pogląd. On powiedział niedawno, napisał właściwie, że po pierwsze, armia ukraińska jest armią, która stale wdraża standardy natowskie. Już w czasie wojny ponad 300 standardów zostało wdrożonych i docelowo to będzie armia funkcjonująca na tych samych zasadach jak NATO. Mało tego, to jest armia, która obiektywnie rzecz biorąc zwiększa bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, no dlatego że niszczy potencjał wojskowy Rosji. A jeżeli mówimy o zagrożeniu dla wschodniej flanki NATO, no to przecież to jest zagrożenie ze strony Rosji, a w związku z tym on wywodzi, że trwająca wojna i zaangażowanie armii ukraińskiej działa na korzyść NATO i wschodniej flanki NATO, co jest dość oczywiste. Tym stwierdzeniem faktu. Ale w związku z tym, i to jest jakby jego propozycja, jeżeli NATO mówi o tym, że musi wydawać więcej pieniędzy na wzmocnienie swojego potencjału na wschodniej flance, no to jego propozycja jest taka, żeby te państwa, które dochodzą do poziomu 2% PKB, część tych środków przeznaczały na wsparcie sił zbrojnych Ukrainy. I żeby tak to było kwalifikowane przez NATO. Czyli mówiąc w pewnym skrócie, jeżeli Niemcy chcą dojść do 2% PKB, a mają problemy z własną armią, bo nie są w stanie rekrutować takiej liczby żołnierzy, nie mówiąc już o systemie nabywania sprzętu i zdolnościach sektora przemysłowego do wyprodukowania tego sprzętu wojskowego, no to Niemcy mogliby te pieniądze przeznaczyć na wsparcie armii ukraińskiej, to by im się zaliczało do tego pułapu 2%, a strona ukraińska mogłaby te pieniądze przeznaczyć najprawdopodobniej na zakup broni, no, w Stanach Zjednoczonych, bo to jest państwo, które ma jeszcze i jakieś zasoby w magazynach i zdolności produkcyjne. I w ten sposób strona ukraińska uważa, że mogłaby jakby zrealizować swoje cele, amerykański sektor wojskowy i gospodarka amerykańska by na tym zarobiła, a Niemcy mogliby sobie żyć w przekonaniu, że są pacyfistycznym narodem, który nie. Czyli mamy do czynienia z pewnymi propozycjami, jeśli chodzi o Ukrainę, jak ma wyglądać ten system bezpieczeństwa w okresie przynajmniej przejściowym. Problemem jest wszakże to, że reakcja świata zewnętrznego, przede wszystkim tych, którzy mieliby być stroną tych porozumień, jest dość chłodna i musimy mieć tego świadomość. To znaczy, Stany Zjednoczone nie odpowiedziały pozytywnie na tego rodzaju sygnały. To jest pewien proces, w związku z tym być może do takiego stanu dojdziemy, ale nie tylko Stany Zjednoczone, no przecież Polska też, mimo tego, że jest negocjowany nowy traktat o przyjaźni i współpracy, nie wiemy jeszcze, jaki on będzie miał charakter, no tak daleko idących deklaracji o sojuszu wojskowym póki co nie sformułowana. Zatem mamy do czynienia z pewną niewiadomą. W amerykańskiej strategii bezpieczeństwa mówi się o jakimś regionalnym systemie bezpieczeństwa, no ale też bez szczegółów. A zatem wszystko jest przed nami. To oznacza, że też i polska elita państwowa powinna być aktywna, no bo natura relacji jest tego rodzaju, że to od państw sąsiadujących, w tym wypadku z Ukrainą, oczekuje się pewnych propozycji i pewnych
pewnych sugestii, jak ten system ma wyglądać, no bo kto, jak nie Polska, miałaby być zainteresowana systemem bezpieczeństwa w Europie Środkowej? No to jest dość oczywiste stwierdzenie, ale tu się jeszcze pojawia drugi problem, nie mniej ważny, o którym się na Ukrainie już dyskutuje, a mianowicie co z Białorusią? Dlatego, że Ukraińcy mówią, że iż nie jest możliwe skonstruowanie systemu bezpieczeństwa w tej części Europy, jeżeli by założyć, że Białoruś będzie pod kontrolą rosyjską, bo ten system nie będzie działał. Między Białorusią a Ukrainą jest 1000 km granicy, a w związku z tym umocnienie tej granicy to jest gigantyczne wyzwanie. W związku z tym pojawia się problem przyszłości Białorusi w ramach pewnego systemu bezpieczeństwa i my też jako Polacy musimy o tym zacząć rozmawiać i państwo polskie musi mieć jakąś politykę w tym zakresie. No bo powiem w ten sposób, że jest rzeczą trudną zbudowanie systemu bezpieczeństwa przed zagrożeniem rosyjskim, a bez Białorusi to już jest w ogóle nie wiem, czy możliwe. No i teraz nawiążę do tego przemówienia Putina wczorajszego, no bo z tego przemówienia dość jasno wynika jedna rzecz, a mianowicie to, że Putin nie dopuszcza możliwości zejścia z drogi, która prowadzi Rosję w tym kierunku, w którym ona idzie, czyli takiej utrzymującej się rywalizacji z blokiem zachodnim. On tam dość jasno przedstawił swoją wizję deglobalizacji. Ta deglobalizacja miałaby polegać na tym, że Zachód jakby traci swoje wpływy o charakterze światowym, nie jest już tym podmiotem, który dyktuje globalne normy i zasady. Jest pluralizm w tym zakresie i to obsługuje interesy rosyjskie. Rosja, jak on mówił, nigdy nie zrezygnuje ze swojej suwerenności i nie podda się dyktatowi Zachodu. Przekładając to na język pewnej praktyki politycznej, no w państwach, które są w tym obszarze, w tej strefie zgniotu, no to, a takimi państwami jest i Ukraina, i Białoruś, no to oznacza, że Rosja dążąca do realizacji tej wizji świata o wielu centrach siły i wielu suwerennych podmiotach, w którym Rosja zajmuje oczywiście swoje miejsce, no będzie zawsze zainteresowana, jakby nazwijmy to, porządkowaniem sytuacji w tym obszarze, z którym ona graniczy. A to oznacza ryzyko ciągłego destabilizowania Ukrainy, Białorusi, gdyby ta Białoruś miała nie być w strefie rosyjskiej. No to jest kolejne wyzwanie, jeśli chodzi o system bezpieczeństwa regionalnego, dlatego że należy założyć, iż Rosja w sposób stały i systemowy będzie czynnikiem zagrażającym funkcjonowaniu tego obszaru. No trochę tak, jak w dwudziestoleciu międzywojennym państwo polskie zakładało, że Rosja jest jakby wrogiem, który dąży do destabilizowania Polski. No i w związku z tym to z tych deklaracji wyłania się właśnie taki obraz. Czyli ten okres przejściowy trzeba przyjmować, że będzie też okresem stałych napięć, stałej walki, toczonej być może poniżej artykułu 5, poniżej progu wojny kinetycznej, a może i powyżej czasami. No, tak to wygląda, czyli z tym mamy do czynienia i z tym musimy się intelektualnie zmierzyć. I należy się nadal zbroić, i to zbroić pewnym namysłem. To ostatnie pytanie w takim razie, ale czy to, co pan powiedział o tym, że z tego propagandowo-pseudohistorycznego bełkotu, jak chcemy wyciągnąć, o co rzeczywiście Putinowi chodzi, to chodzi o nastawienie na stałą konfrontację i Rosję jako ten ośrodek dążący do deglobalizacji. Czy tak myśli Putin, także we własnym interesie, no bo już nie może zejść z tej drogi. Czy tak myśli cała elita rosyjska? Krótko mówiąc, czy gdzieś tam widać, nie chodzę tutaj o jakieś intrygi, jakichś prigożynów, czy gdzieś tam widać w Rosji jakąś myśl, że może jest możliwy albo konieczny dla Rosji inny sposób, żeby zachować międzynarodowe znaczenie? Czy ktoś tam pana zdaniem rozważa alternatywy, czy to jest droga w jedną stronę? Znaczy, alternatywy są rozważane, natomiast pytanie o sprawstwo, zdolność do
do wymuszenia takiej polityki, bo to, że niektórzy twierdzą, iż idea jakby zwrotu Rosji w sensie gospodarczym i kulturowo-cywilizacyjnym do Azji jest pewnym pomysłem egzotycznym, bo Rosja jest kulturowo zwrócona na Zachód i była tak od no, co najmniej od czasów Piotra I. Mam na myśli elity, no nie to, co Rosjanie nazywają głubinnym narodem, no bo ten głubinny naród, jak się zachowuje, to widzimy na Ukrainie, to jest czerń po prostu, dzicz, to tak należy ich traktować. Natomiast elity rosyjskie są kulturowo zakorzenione na Zachodzie i w związku z tym są tacy, którzy w Rosji twierdzą, no na przykład Rymczukow, redaktor naczelny Niezawisłej Gazety, politycznie związany z merem Moskwy Sobianinem. Sam Sobianin zresztą, co już zauważono, no, trzyma się dość, jest dość zdystansowany wobec tej tak zwanej operacji specjalnej na Ukrainie. Angażuje się, ale w sposób umiarkowany, jak na rosyjskie standardy. Z tego wywodzi się, iż on jest takim, bym powiedział, jednym z liderów tej frakcji pragmatyków, którzy, jeśli by Putin odchodził, no to są gotowi być może jakby starać się odbudowywać relacje z Zachodem. Ale generalny ton Rosji jest dzisiaj taki, że to zerwanie między Rosją a Zachodem jest zerwaniem trwałym. To znaczy takim, iż nie ma powrotu do sytuacji sprzed roku 2022, a tym bardziej już sprzed roku 2014. Możliwa jest jakaś współpraca gospodarcza na obopólnie korzystnych zasadach i to też w wystąpieniu Putina, on o tym mówił, bo on w pewnym momencie mówił, że to jest zresztą stały wątek w rosyjskich komunikatach strategicznych, no, że Europa traci swoją podmiotowość na rzecz Ameryki, a w związku z tym te interesy europejskie są odrębne od interesów amerykańskich. Rosja chce grać na tym, zresztą gra na tym od dawna, bo Rosja proponuje po prostu, i Putin to wielokrotnie robił, no, korzystny układ elitom niemieckim i francuskim, no, ale za cenę zerwania więzi atlantyckich. To jest jakby osobne zagadnienie. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, ona uważa, że po pierwsze zerwanie jest na długo, że należy szukać relacji z tymi nowymi graczami w Azji, ale nie tylko, no bo chodzi tu też o Afrykę i Amerykę Łacińską. I że Rosja jest w stanie wytrzymać tą presję Zachodu. Gospodarczo jest w stanie jakby również to wytrzymać. Ja nie oceniam realizmu tego myślenia. No i że Rosja w gruncie rzeczy, to też się pojawia od jakiegoś już czasu w retoryce Putina, no musi uruchomić taki nowy proces dekolonizacji. Bo w jego narracji my mamy dziś do czynienia, ta globalizacja to jest w gruncie rzeczy nowa formuła kolonizacji przez Zachód całego świata, bo Zachód narzucił swoje normy, narzucił swoje zasady, systemy rozliczeniowe, waluty rezerwowe, standardy, kontroluje marże, kontrolując również własność intelektualną. No w związku z tym teraz trzeba uruchomić nową falę dekolonizacji, czyli rozbić, zniszczyć te narzędzia dominacji Zachodu, czyli system rozliczeń międzynarodowych, poszanowanie dla własności intelektualnej, no i tak dalej, i tak dalej. Na wszystkich tych obszarach, czy we wszystkich tych obszarach w interesie Rosji jest doprowadzenie do zniszczenia dominacji Zachodu. Nie po to, żeby wywołać jakąś globalną wojnę, tylko po to, żeby Zachód sobie tam funkcjonował w ramach swojego jakiegoś ekosystemu, ograniczonego systemu sojuszniczego, znacznie mniejszego niż dzisiaj. No, ale ci, którzy chcą współpracować z Ameryką, mogą. To przecież nie ma tutaj żadnych, już odwołuję się do retoryki Putina, przeciwwskazań, ale inni chcą inaczej żyć. W związku z tym musi nastąpić to, co on określa mianem demokratyzacji systemu globalnego, czyli powstania wielu takich ośrodków koncentracji, wielu ośrodków siły. No ale to
To jest pewien proces. Znaczy, on opisuje w ten sposób efekt, nie opisując drogi do jego osiągnięcia. No, ta droga jest, wydaje się, dość oczywista. To jest jakby utrzymywanie przez Rosję obecnej polityki, tylko rozbudowanie jej o inne elementy, czy może zwiększenie skali, również na poziomie działań na poziomie globalny. No to jest zapowiedź polityki, no, nie tyle kontestowania, co destruowania porządku międzynarodowego, takiego, jaki utożsamiamy z systemem zachodnim. No, w związku z tym to jest w gruncie rzeczy zapowiedź polityki Rosji jako takiego państwa, które będzie jakby no, na trwale wpisane w pozycję wroga i rywala Zachodu. No, troszkę tak jak, tylko że w mniejszej skali, Iran, który taką politykę przecież od lat realizuje. Rosja jest państwem większym, o większych możliwościach. No, w związku z tym to będzie miało inny charakter, ale istota tej polityki będzie w gruncie rzeczy, gdyby bazować na zapowiedziach Putina, właśnie taka. A to oznacza, że nadzieje na jakiś porządek w wymiarze globalnym, czyli ustabilizowanie sytuacji, czyli ten system powojenny, no to muszą być nadziejami związanymi albo z likwidacją systemu władzy putinowskiej, to już nie chodzi o samego Putina, albo w ogóle z likwidacją Federacji Rosyjskiej w tym kształcie, w której ją znamy. Tylko że Zachód, w moim odczuciu, nie dojrzał jeszcze do takiego myślenia, to jest jeszcze przed nim. Niewykluczone, że tego rodzaju dyskusje będą właśnie się zaczynały, no bo tu perspektywa stabilizacji jest dość odległa, właściwie nierealna. Rosja będzie zawsze rozsadnikiem takiej, nazwijmy to, dywersji antyzachodniej w wielu regionach świata. Dobrze, no wygląda na to, że trzeba mieć nadzieję, że chcąc rozwalić świat, rozwalą sami siebie, a na pytanie, co zrobić, żeby wyrwać z ramion rosyjskich Białoruś, czyli tak naprawdę ziemię dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, to spróbujemy sobie odpowiedzieć następnym razem. Antoni Opaliński, rozmawiałem z Markiem Budziszem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.